Pan Konszewicz z Czarnych Słup, czy może Sebastian Gierada, Krzyżostrowiec Świętokrzyski? A w ringu Krzysztof Wójcik, sędzia ringowy kolejnego pojedynku oraz zawodnicy narożnik czerwony Konszewicz Nathan, Czarni Słup, narożnik niebieski Sebastian Gierada, Krzyżostrowiec Świętokrzyski. Krzysztof Wójcik, jak samo sobie mówi, boks jest jego już niemalże zawodem. Najpierw jako zawodnik, teraz jako sędzia. Zawsze gdzieś w tym życiu przewija się element pięściarski. No pasja i prawda, wszystkie chęci, które zostawia Krzysztof w boksie, to są tego namacalnym dowodem na pewno. Przywitali się Konszewicz z Gieradą. I to by było na tyle, jeśli chodzi. Obydwaj naprawdę świetne warunki fizyczne. Gierada wielki wojownik. Zobaczymy, jak Konszewicz będzie starał się powstrzymać. Znakomicie lewym prostym rozpoczął Gierada. I bardzo mocno trafia na korpus Gierada. Konszewicz w pojedynku ćwierćfinałowym pokonał Michała Bordo z Tigera Tarnów, natomiast Sebastian Gierada zwyciężył Adama Motackiego z Wiktorii Ostrołęka. Obydwaj jednogłośnym werdyktem pokonali swoich przeciwników. Na razie lepiej wygląda Gierada. Ale tutaj ten moment akurat nie Konszewicz kilkoma ciosami chciał pokazać, że on też jest nieułomek i w tym pojedynku też będzie miał coś do powiedzenia. Bije nasadą Gierada, natychmiast zwraca mu uwagę Krzysztof Wójcik. I tym razem trafia na korpus Konszewicz. A pierwsze ostrzeżenie został ukarany Sebastian Gierada i trzeba brać się do roboty, żeby odrabiać straty. No przy tej punktacji jeden punkt to jest naprawdę bardzo dużo. Z racji tej, że ostrzeżenie jest karane jednym punktem. Być może akurat to ostrzeżenie jeszcze zmobilizuje Sebastiana Gieradę, który wraz z początkiem drugiej rundy będzie musiał zdecydowanie ruszyć do ataku, żeby ostatnie dwa starcia wygrać i wtedy będzie mógł odwrócić losy tej walki. W innym przypadku, jeżeli w którejś z tych rund powinie mu się noga, no to prawdopodobnie do finału wejdzie Nathan Konszewicz. No tutaj na pewno to ostrzeżenie namieszało troszeczkę Gieradzie w walce, bo z takiej może niepełnej obserwacji tej rundy wydawało mi się, że jest troszeczkę lepszym zawodnikiem. A to ostrzeżenie no niestety zabrało mu ten punkcik i myślę, że ta runda mogła być punktowana 10-10 z racji właśnie ostrzeżenia, które otrzymał Sebastian Gierada. No i popatrzmy, jak będzie prezentował się Gierada i jak bardzo będzie starał się krzyżować muszyki na Tom Konszewicz. Przypominam sobie jeszcze ten mocny prawy na dół Gierady z początku pierwszej rundy i być może jeszcze poczęstuje Konszewicza taką, a nie inną próbą. Bardzo dobra akcja Gierady, lewy prawy. Jeszcze raz lewy prawy, aż obróciło Konszewicza. Wziął się mocno do roboty Gierada.
Bardzo dobry lewy prosty w wykonaniu Sebastiana Gierady. I poprawka jeszcze teraz prawym prostym, również bardzo ładna. Lewy kontrujący taki z odejściem. To jest sztuka, żeby się tak szybko pozbierać, jak zrobi to Sebastian Gierada. Bardzo mocny, psychiczny zawodnik musi być. I tutaj dosłownie no nie ma tutaj żadnych obaw, żeby jakieś liczenie, po prostu poślizgnął się troszkę. Gierada upadł na kolana, ale oczywiście nie został liczony przez Krzysztofa Wójcika. Fantastyczne są te mocne prawe Gierady. Bardzo dynamiczny zawodnik. I takich chłopaków na pewno z dużą przyjemnością i satysfakcją oglądamy. Konszewicz nie jest w stanie tak szybko uderzać, jak robi piękny to Gierada. Kolejny prawy prosty Gierady. No ale tutaj Konszewicz też stara się jak może rewanżować. Ale ta druga runda w wykonaniu Gierady naprawdę jest popisowa. Trochę w kotka i myszkę zabawia się Gierada momentami z Konszewiczem. Sam atakuje, potem z dużą lekkością przepuszcza ataki. Co tam się stało? Myślę, że nic. Taki jakiś wybieg chyba tutaj Gierady. Oj. Drugie ostrzeżenie i robi się nam tutaj zamieszanie, co najmniej w ten sposób. Robi nam się fajne wesele. Tylko nie wiem, czy pan młody zadowolony. Dlatego ja tam nie widziałem żadnego momentu, które by powodowało przerwę. I tutaj Krzysztof potraktował to jako takie, prawda, wybieg niesportowy. I dlatego... No podstawy dlatego były ku temu, bo faktycznie... Można było to puścić, oczywiście upomnieć zawodnika. Krzysztof akurat wykazał swoją surowość zdecydowanie, ale udzielając drugiego ostrzeżenia, no, tą rundę również punktowaną na remis i ciekawy werdykt tutaj może być. No trochę... Bo całą rundę na 100% wygrał Gierada. Absolutnie. To była popisowa runda Sebastiana Gierady. No ale głupie zachowanie, bo był w narożniku, Konszewicz szedł na niego. Nie działo, nie, dlatego ja byłem zdumiony wręcz i od razu zareagowałem w ten sposób, że jest to podejrzany jakiś taki wybieg. I tylko wydaje mi się z tego powodu Krzysztof Wójcik, sędzia ringowy tego pojedynku, udzielił tego ostrzeżenia. Zobaczymy, jak ten wojownik z Ostrowca Świętokrzyskiego pobudzi się w trzeciej rundzie. Dwa ostrzeżenia, dwa razy musiał odrabiać straty. A Konszewicz chyba uwierzył w siebie i uwierzył w to, że można wygrać z przeciwnikiem, który jest ode mnie lepszy, szybszy, dynamiczniejszy. No przy dwóch ostrzeżeniach naprawdę bardzo, bardzo ciężko jest wygrać pojedynek. Tym bardziej w tej punktacji, jaką teraz tutaj mamy wprowadzoną, znaczy już jest wprowadzana i realizowana w tym systemie 10-punktowym. I tutaj Gierada nie może teraz odpuścić, on musi naprawdę tak zafiniszować, że jeżeli by chciał tą walkę wygrać. Pojawiła się krew na nosie Konszewicza. Te mocne prawe zbierają swoje żniwa. I to jest poniekąd obraz tego pojedynku. Więcej ciosów mocnych zadaje Sebastian Gierada, który na swojej twarzy śladów walki nie ma, w przeciwieństwie do przeciwnika. No byłaby szkoda troszeczkę, jakby Sebastian tę walkę przegrał, bo on jest po prostu lepszym dzisiaj zawodnikiem. No, gdyby nie te ostrzeżenia, na pewno tutaj by nie było problemów. Pierwsza runda, tak jak mówiliśmy, tak troszeczkę mało widoczna, ale jednak dla Gierady, druga też dla Gierady. Druga to już był koncert Gierady. Aj, mocno trafia Sebastian Gierada, powinien pójść za ciosem. Nie pozwoli mu na to Konszewicz. Musi sobie przypomnieć Gierada te wspaniałe ataki z drugiej rundy. Ach, kapitalny lewy sierp Konszewicza. Rozpłynął nam się tam na linach Gierada. Ale zaskoczył Konszewicz. Nic nie wskazywało na to, że... Walka pełna odwrotów, zwrotów i jeszcze nie wiem, jakiego słowa tu użyć. Odlotów. Odlotów na koniec. Naprawdę Gierada miał odlot dosyć potężny. I tutaj aż sam jestem ciekaw, ale myślę, że te ostrzeżenia plus
powiedzmy ta końcówka Kontrzewicza chyba jednak dadzą jemu zwycięstwo i wejście do finału. No i czekamy, jak rozstrzygną tę całą sprawę sędziowie punktowi. I dlatego to, co ja mówię z doświadczenia, że przy dwóch ostrzeżeniach jest naprawdę bardzo, bardzo trudno walkę wygrać. Ciekawy pojedynek, wiele zwrotów akcji, wiele też ingerencji pana pośrodku, czyli Krzysztofa Wójcika. No oczywiście Gierada jest wściekły po prostu na Krzysztofa Wójcika. Nie, ale ja myślę, że najbardziej wściekły powinien być na siebie, bo naprawdę nie widziałem tam żadnych powodów, żeby spowodować przerwę w walce i to tak dosyć ostentacyjnie. Żadnego ciosu, żadnego niza. Nagle gdzieś może jego głowa zaswędziała i po prostu chciał poprawić kasę. A ten lewy sierp Kontrzewicza na sam koniec to było idealne takie podkreślenie tej całej walki. Czyli tak do końca nie mogliśmy niczego przewidzieć. A więc jednak Sebastian Gierada. Wygrywa bokser, który na przekroju całej walki, biorąc pod uwagę tylko aspekty pięściarskie, był zawodnikiem lepszym. Miał swoje momenty dobre, miał też swoje momenty głupie, takie jak to przyklęknięcie, po którym dostał ostrzeżenie. Zgadza się i tutaj, no powiem szczerze i pochwalam sędziów punktowych za bardzo odważne i prawidłowe punktowanie. Ta trzecia runda, powiedzmy też dla Gierady, z tą fatalną końcówką. No jeden dzwonek mu się przydarzył na sam koniec. I tutaj ten dzwonek, który mu zadzwonił bardzo mocno z końcem rundy, ale w sumie też nieznacznie, ale ta runda była dla niego i myślę, że tak sędziowie punktowali.